Dzień dobry, dzień dobry, witam y, wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, polska perełka, która musi ujrzeć światło dzienne. 97 rok Michał Krasenkow kontra Eduardas Srozentalis, litewski arcymistrz, z którym miałem przyjemność zagrać partię klasyczną. Wprawdzie przegrałem tę partię na turnieju Najdorfa w Warszawie, lecz walka była piękna, pięciogodzinna, bodajże ponad, i miałem bardzo duże szanse na remis, ale też chyba nawet na wygraną. W każdym razie nieistotny wynik, byłem przeszczęśliwy z tej porażki. To są takie porażki, które cieszą, ale nie o tym teraz. Michał Krasenkow, jedyny, znaczy pierwszy polski szachista, który przekroczył 2700 ranking FIDE w historii. No i przecierał te szlaki tutaj najlepszym na naszych szachistów obecnie, czyli Radosława Wojtaszka i Jana Krzysztofa Dudy. Mam nadzieję, że wielu innych szachistów też pójdzie tą samą ścieżką. Moi drodzy widzowie, partia, którą Wam przedstawię, była krótka miała 18 ruchów, ale zrobię kilka odnóg, gdyż tutaj dużo się działo. Krasenkow grał partie niekonwencjonalne, ostre, potrafił mieszać w sytuacjach, a Rosentalis, no tak jak patrząc z perspektywy czasu, jego styl się tak naprawdę nie zmienił. On lubił grać pozycyjne rzeczy i takie strategiczne. Przejdźmy do rzeczy. Tyle słowem wstępu. C4, tak zaczął Michał Krasenkow, E6 odpowiedział przeciwnik, skoczek na C3, mamy partię angielską, co ciekawe krasenko grając partię angielską czy Gambit Hetmański potrafił grać ostro i to jest myślę, że duży plus dla osób grających agresywnie w szachy, aby troszeczkę nabrać przykładu. Goniec B4 z prostą opcją wybicia skoczka, tak się gra. Tutaj E4. I teraz, jakby goniec tego skoczka wziął, mamy do wyboru bicie pionkiem. Mamy do, oczywiście pionkiem z B, do wyboru pionkiem z D. I myk polega na tym, że białe mają tutaj parę gońców i pozycję myślę, że bardzo, bardzo przyjemną. Lecz czarne, jeżeli e, lubią grać takie e, szachy troszeczkę. Pozycyjne to też powinny być zadowolone. Po ruchu E4 skoczek zagrywa na E7, no i widzimy, że to jest ruch taki już trochę inny niż zwykle. No skoczek F6 prawdopodobnie napotkałby się z atakiem pionkiem na E5. Po skoczku E7 tutaj skoczek zagrał na F3. Roszada ze strony czarnych, bardzo szybka roszada. Posunięcie D4. Cały czas jest opcja bicia skoczka, na co czar białe odbijają, i tak naprawdę wszystko jest w porządku posunięcie D5. Ten ruch no, bardzo mocno atakuje centrum i trzeba tutaj umiejętnie się zachować na co właśnie tutaj nam Krasenko fajnie odpowiada i pokazuje jak to zrobić. Mianowicie po wybiciu na D5 z C pionek odbija i teraz są dwie opcje albo przepchać pionka, albo zagrać goniec D3. Jeden z tych ruchów jest lepszy drugi mniej lepszy, choć też nie jest jakiś tam tragiczny. Jeżeli zagramy E5, to jest ten gorszy ruch, no to tutaj czarne mają bardzo proste plany pod tytułem C5, atakuje Centrum, ten skoczek za chwilę wyjdzie na C6, goniec na E6, na G4 i tak dalej. To są bardzo proste plany czarnych. Myślę, że ich figury tutaj spokojnie, bez żadnych powiedzmy trudności, wypr wyprowadzamy. Znaczy, figury czarnych wyprowadzamy no, w sposób dosyć prosty. No i na szczęście tutaj em, polski arcymistrz zagrał goniec D3, wyprowadzając figurę od razu, no i pilnując pionka. Na co przeciwnik odbił na E4? Goniec odbił na E4. I skoczek zagrywa na D5. W tej sytuacji zwróćmy uwagę na to, że grozi wieża E8, bardzo niebezpieczny ruch. Tutaj grozi również wybicie na C3. Jak zbijemy gońcem, to się bardzo nie kalkuluje białym ze względu na bicie Hetmanem i para gońców oddana za darmo. Czarne byłyby zdecydowanie lepsze w tej sytuacji. Moi drodzy, jak się zachować? Tutaj zwróćmy uwagę na przykład jakbyśmy stracili, znaczy jakbyśmy zdjęli wszystkie lekkie figury z szachownicy, czyli dwa gońce. Tutaj czarnych, białych, dwa skoczki białych i dwa skoczki czarnych. To pozycja czarnych byłaby zdecydowanie przyjemniejsza i lepsza ze względu na to, że jest izolowany pionek. Na szczęście jest jeszcze dużo figur. Tutaj krasenkow podejmuje bardzo ważne, no bardzo, ważny, bardzo dobry ruch wykonuje tak naprawdę. Jest to roszada. Uczmy się takich posunięć. No, mówiąc, wtrąconych, no ale chodzi o to, że tutaj oddajemy, jakby co. Pionka, materiał. No i sprawdźcie, czy tutaj ten goniec i skoczek może zbić. Musimy to zobaczyć. Uwaga. Co się stanie, jak zbije goniec? Oczywiście po wybiciu gońcem na C3 jest odbicie pionkiem. Skoczek na C3 z widełkami. Jak się zachować białymi w tej sytuacji? Otóż mogłoby nastąpić piękne wtrącenie goniec H7. Po wybiciu... Jest jeszcze lepsze wtrącenie, znaczy. Jeszcze lepsze wtrącenie. No jest Hetman C2 tak po prostu, no żeby odbić skoczka i król G8 i teraz następuje kolejny ruch wtrącony, absolutnie nie bijemy. Tutaj już zaraz wytłumaczę o co chodzi. Znaczy wybicie skoczka jest nadal ok, ale skoczek G5 jest jeszcze lepsze, bo to y, powoduje, że Hetman jest jeszcze bardziej przydatny z pola C2 i grozimy matem na H7, więc w tym wypadku, jak się zachować? Tutaj jakby czarne zagrały G6. No to ok wybijamy skoczka i gramy dalej te pozycje białymi Jesteśmy zdecydowanie lepsi Ale czarne grają dosyć sprytnie, taki ciekawy niuans Skoczek E2 Lecz białe po arcymistrzowsku tutaj grają fantastyczny ruch, moi drodzy Nie bijemy hetmanem, żeby było jasność Nie bijemy hetmanem tylko król H1 Jaka jest różnica? Otóż jakbyśmy zbili hetmanem na E2 nie ma wymuszonego ruchu g6, który powoduje, spowodowałby słabości po czarnych polach w obozie króla. To jest bardzo ważny niuans. Nawet tak krótka partia, tak świetna partia dużo nas uczy. Po król h1, ruch g6 jest wymuszony. No f5 jeszcze, ale to wszystko odsłania króla przede wszystkim. Ruch g6 i teraz hetmanem zbijamy na e2. Tutaj te pola są niezwykle słabe. Jak goniec się dostanie na b2, pójdziemy pionkiem, zagramy hetmanem, damy mata. Wiadomo, samograj. Taki jest plan, taki mógł być plan, lecz tak nie było. Moi drodzy, jeszcze tutaj oczywiście można wybić skoczkiem na c3. Po wybiciu, wybiciu gońcem, następuje jakże proste, ale subtelnie silne posunięcie. Wieża b1, oczywiście odchodzimy i ruch h6 jest wymuszony, z tego względu, że jakby tego ruchu nie było... Powiedzmy czarne, by zagrały jakieś takie zagranie jak skoczek na przykład na C6. To koniec tutaj bije pionka, skoczek G5. Skoczek zagrywa na G5, i tam Hetman wjeżdża, atakuje króla praktycznie z matem na H7. To są typowe takie pułapki przy takich gońcach i skoczku z F3 i Hetmanie na H5. No więc H6 raczej jest wymuszone i wieża B3. Piekielnie silny, ważny ruch, zresztą prosty goniec a7 i moi drodzy teraz mogłoby nastąpić piękne zagranie można sobie zatrzymać materiał i poszukać sobie odpowiedzi na te pytania jak zagrać białymi otóż bicie na h6 byłoby świetne po wybiciu, bo tylko to biorę pod uwagę bo jak nie zbijemy czarnymi to odchodzimy gońcem i gramy sobie świetnie partię, partia jest wygrana po wybiciu skoczek e5, nie mam pytań grozi wieża g3, hetman h5 goniec patrzy w króla, skoczek patrzy w króla tu jest pozamiatane moi drodzy Okej, okay, tak nie było. Skoczek zagrał na F6. Z atakiem, z obroną. No i słusznie, jak gra Krasenkow. A Krasenkow goniec G5. No dobrze, piękny ruch. Dlatego, że grozi zagranie skoczek na D5 tutaj z atakiem, z atakiem. Białe są świetne w rozwoju. Posunięcie C6. Wiadomo, zabraniamy tutaj skoczkowi wejść na, do centrum. Goniec zagrywa na C2 w tym momencie. Jakże to piękne, subtelne zagranie. Plan jest prosty, moi drodzy. Hetman D3 i H7 chcemy dać mata po wybiciu wcześniejszym skoczka na E6. Goniec wrócił na E7. No i teraz. Wieża E1 zagrywa biały. Tutaj widzimy, że wszystkie figury mają grać po prostu, więc, jak mają grać, to trzeba je wyprowadzić. No i teraz tutaj czarne się nieco mylą, moi drodzy. W ogóle pozycja czarnych jest dosyć trudna mimo wszystko. Przede wszystkim gwarantuje, pokazuje to, że rozwój figur, rozwój figur białych jest fantastyczny. Ok. Goniec zagrywa na E6. Prawdopodobnie czarne chciały tu za chwilę ustawić skoczka. No i teraz Krasenkow nie daje tutaj troszeczkę wytchnienia przeciwnikowi. Hetman D3. Grozimy biciem. Grozimy matem. Dobra. W tej sytuacji czarne zagrały G6. No i goniec H6. Wierza E8. I nastąpił teraz przepiękny ruch białych. Klasyczny. Dobry. Uczymy się tutaj fantastycznego ataku. To jest dosyć proste moi drodzy. Jaki to ruch? No to jest oczywiście wieża, bije na E6. To nie jest trudne posunięcie. Tutaj pionek musi wybić i skoczek G5. Wszystko zaczyna ze sobą współgrać. No i teraz tak. Grozi wybicie na przykład na E6 i grozi wybicie na H7. Jak zagrać czarnymi? No nie zazdroszczę pozycji czarnych. Tutaj Hetman zagrywa na A5. Hetman wraca, chce wrócić do obrony. Jak się teraz zachować? Otóż y, tutaj białe zagrywają fantastyczny ruch. No, niezwykle arcymistrzowski, w ogóle wyrwany z kontekstu, można powiedzieć, z jednej strony, y, i dlatego tutaj y, oni są arcymistrzami, a my się od nich uczymy. Moi drodzy, ten ruch to ruch B4. O co chodzi w tym posunięciu? Przede wszystkim, y, no, prowokujemy do wybicia Hetmanem albo Gońcem. Jak się zachować? Sprawdźmy. Jeżeli zbija Hetman, to mamy skoczek H7. Skoczek H7, po wybiciu skoczkiem Hetman G6, no wiadomo, mat na G7. I w, tym, w tej sytuacji byłoby koniec, byłoby po partii. Jak zbije goniec na B4, dokładnie jest to samo. Tylko, że tutaj już skoczek nie wybija, bo dajemy mata oczywiście, więc Hetman tutaj mógłby zagrać na F5, widzimy tutaj skoczek jest podważony. No i w tej sytuacji jest bardzo łatwo wygrać tę partię. Hetman F5, wymiana hetmanów. Skoczek F6 z widełkami, król F7. Wybijamy wieżę. Jeżeli goniec nam zbija, to skoczek C7. Jeżeli goniec zbija, to skoczek A8. Figura więcej po stronie białych. Chyba nie trzeba tutaj dalej analizować. Arcymistrz sobie zawsze poradzi. Skoczek zawsze na C7 wyjdzie. Ok, po y, Hetman F5. Ta partia już się kończy, moi drodzy. Ta partia już się kończy po jednym posunięciu. Jakim? Spróbujcie znaleźć, polecam. Jest to posunięcie Hetman E3. Rozentalis poddał partię, moi drodzy. 18 ruchów z zawodnikiem, 2650. W 1997 roku, mając ranking 2650, to, to były kozaki, moi drodzy. Tutaj trzeba by było im dodać co najmniej 100 oczek rankingowych więcej. Dlaczego jest koniec partii? Z prostego powodu. Jak Hetman zagra na G4 broniąc Pionka, to jest H3 i y, można się poddać. Nie ma jak się bronić przed biciem za chwilę na E6. A jeżeli Hetman w tej sytuacji zbije gońca, no to jest Hetman E6 z szachem. Krucha H8, skoczek F7, też działa. Ale hetman F7 działa jeszcze szybciej, grozimy matem. A jeżeli wieżak jakie 8 no i widzimy teoretycznie mata nie ma, ale go dajemy w dwóch posunięciach, bardzo piękny motyw. Można sobie również zatrzymać materiał. Hetman F6, goniec bije, skoczek F7. Tak mogłoby się skończyć, tak nie było. W tej sytuacji czarne poddały partię. Piękna perełka, mi się bardzo to podoba. Jeżeli ktoś chce grać D4, C4 i grać agresywnie, polecam Michała Krasenkowa, twórczość fantastyczna. Dzięki serdeczne życzę zdrowia. Na razie trzymajcie się.